Skołowany Bruno. To, co mam na myśli, zaczyna się na literę S. Śliwka, znowu. Oj, skąd wiedziałaś? O, patrz, Bruno idzie. Cześć, Bruno. Chcesz pobawić się z nami w zgadywanki? O, wybacz, kicku. Robię coś dla małego misia. Co to jest? Bujane krzesło. Obiecałem, że mu je zrobię, gdy następnym razem tu przyjedzie. Kiedy to będzie? Siedzi u cioci już całe wieki. Dziś wieczór. Muszę już lecieć. Nie chciałbym go zawieść. Może my też zróbmy coś dla małego misia? A może coś, co zaczyna się na literę S? Na przykład śliwkowe ciasto. Będzie zachwycony. Zróbcie je i przynieście. Mały miś będzie zajadać, siedząc na nowym krześle. Cześć, Bruno! Co robisz? Cześć, Dzióbku. Obiecałem małemu misiowi, że zrobię mu bujane krzesło na jego przyjazd. Kiedy przyjeżdża? Dzisiaj. Ciocia miś podrzuci go na plac zabaw, więc mam trochę czasu, żeby... Dzisiaj! Musimy to uczcić! Już wiem! Zrobię mu pokaz sztuczek! Myślisz, że to mu się spodoba? Na pewno! Powiem o tym reszcie. Wszyscy możemy coś przygotować. Zrobię mu zabawkę! A ja nadmucham balony! Hurra! No, Bruno się ucieszy, że mu pomagamy! Jak wam idzie robienie ciasta? Na razie raczej kiepsko. Najlepsze śliwki są za wysoko. Nie przejmuj się, pomogę wam, jak tylko dostanę liście i pióra od dębiaka. Muszą być miękkie, bo wypcham nimi poduszkę dla misia. Niedługo wrócę. Dzięki, Bruno. Bruno, w samą porę. Tak? Żeby mi pomóc w robieniu magicznej sztuczki. Pamiętasz? To mój prezent dla małego misia. Dobrze. Niebawem wrócę. O, Bruno! Jak dobrze, że cię znalazłam! Jestem trochę zajęty. Obiecałem krzesło małemu misiowi i... Ale to właśnie coś dla niego. Chciałabym dać mu balony. Wciąż je dmucham, ale one ześlizgują się z pompki. A ty sobie z nimi poradzisz. Myślisz, że Bruno zapomniał? Rosie, kicku! Patrzcie, co mam dla małego misia! Sprawdzam, jak szybko może jeździć. Jest świetny! 3, 2, 1, start! Już! Bruno miał pójść do dębiaka po liście i pióra. Poszukajmy go! To dziwne. Myślałem, że przyjdzie tutaj po ten wkład do poduszki. Ale potem widziałem, jak szybko szedł z Olą do jej domu. Może tam poszukajcie. A! Pomocy! Nie mam tyle siły! Pomocy! Czekaj, Filipie, już idę. Cześć! Mój balon! A sznurek? Bruno, czekam już całe wieki! Zaraz tam przyjdę. O, śliwki! Dębiak pyta, czy wciąż chcesz te liście i pióra. Nie wiem, komu najpierw pomóc. Rosie, strasznie namieszałem, prawda? Faktycznie masz sporo do zrobienia. Cieszę się, że wszyscy robicie prezenty dla małego misia i chcę wam pomóc, ale zrobił się wielki bałagan. Bałagan? Nic się nie przejmuj. Pomogę ci. Mam coś odpowiedniego. Ta-da! Proszę. Co to jest? Pierzasty diagram do zapamiętywania. A jak takie coś działa, Dzióbku? Więc każdy kwadrat to kawałek dnia.
każde pióro to rzecz do zapamiętania. Więc teraz będzie to. Położyliśmy tam czerwone pióro, co oznacza mój występ. A potem będzie... Przystrajanie? Tak, właśnie. Potem będzie żółte, czyli mój występ magiczny i... Już mówiłeś o swoim występie. Myślałem, że zielone pióro to balony. A co z samochodem? Może czerwone to śliwki? A czy ktoś już mówił o liściach? Stop! Twój diagram jest bardzo ładny, ale chyba powinniśmy napisać zwykłą listę. Wymień te rzeczy, które musisz zrobić. Mój pojazd! Balony! Pokaz sztuczek! Śliwki! Po kolei! Czy jesteś pewien, że zdążysz ze wszystkim na czas? To długa lista. Na pewno zdążę. Dziękuję. Teraz już muszę się udać. O, gdzie są te balony? Ta lista jest świetna. Jeszcze tylko Filip i już mogę robić krzesło. Lepiej się pospieszmy. Mały miś niebawem tu będzie. Chcą, żebyśmy pojechali do dębiaka. Przepraszam was za fatygę. Byłem ciekawy, czy jest u was Bruno. Wciąż jeszcze tego nie odebrał. Nie zrobił jeszcze krzesła dla misia? Chodź, zaniesiemy mu te liście do domu. Nie ma zbyt wiele czasu. Jej! Super! Dzięki, Bruno! Teraz tylko skończę krzesło. Nie, pora odebrać małego misia. A ja wciąż nie mam krzesła. Chyba wszyscy coś dla niego mamy. O, a co to za przedmioty tu leżą? To bujane krzesło dla małego misia. Jest ciągle w częściach. Bruno jeszcze go nie złożył. O, co powie mały miś, jeśli nie będzie krzesła? Już wiem. Chodźcie tutaj. Zaraz zrobimy prawdziwą sztuczkę. Hej, ha, ha! Bruno! Mały miś, tęskniłem za tobą. Iha! Wszyscy bardzo się cieszą, że jesteś. Przygotowali dla ciebie prezenty. Ha! Kocham prezenty! Małe krzesło misia? Zacząłem je... Obiecałeś! Wiem, tylko że... Witaj, mały misiu! Nie martw się, Bruno zawsze dotrzymuje obietnic. Ale zabrakło mi czasu. Nigdy by cię nie zawiódł. Ale najpierw pokażę prawdziwą, magiczną sztuczkę. Jesteście gotowi? Abrakadabra, krzesłabra! Małe krzesło misia! O, dziękuję! Balony! Auto! Ale ja nie... Ależ tak, Bruno. Pomogłeś wszystkim zrobić prezenty na czas, więc my mogliśmy pomóc tobie. Pycha! Musiałem zużyć sznurek na krzesło, ale później przywiążę dłuższy. Mały miś, mały sznurek! Może wypróbujesz swoje krzesło? Haha, duży Bruno, małe krzesło! Chyba robienie prezentów go zmęczyło. Rosie, czy gdybym skądś wrócił, zrobiłabyś dla mnie ciasto ze śliwkami? Gdybyś miał ochotę. O, Kicku. Kicku, gdzie jesteś? Ta-da! Wróciłem. Czy mogę już dostać ciasto? Dobranoc, Kicku. Dobranoc. Ale
ale ja naprawdę chcę dostać ciasto. Jak Filip dostał skrzydła. Co on zamierza zrobić? Filip zachowuje się tak dziwnie. Pokaż, niech spojrzę. Wygląda tak, jakby uciekał przed rozwścieczonymi pszczołami. Nie, wydaje mi się, że on próbuje być cool. A co jest cool w machaniu rękami niczym zwariowany motyl? Chodźmy się tego dowiedzieć. Najpierw chcę się dowiedzieć, co było w tym pudełku, które ktoś zostawił pod naszymi drzwiami rano. Dla Rosy i Kicka. Ale nie jest napisane od kogo. Co może być w środku? Rosy i Kicek pokochają mój prezent. Nie każdego dnia ktoś daje ci twój bardzo szczęśliwy kamień. Ojej, zapomniałem włożyć go do pudełka. Musi być jakiś sposób, żebym to zrobił. Zrobił co? Co próbujesz zrobić znów? O, cześć, dzióbek. Próbuję latać. Latający Filip! Kiedy skończysz? Latanie to sztuka. Coś, o czym ja wiem praktycznie wszystko. A teraz wstań. Podnieś swoje ręce i zamknij oczy. Okej. A teraz szybuj, mały ptaszku. Wzbij się w powietrze. Poczuj tą bryzę i wznoś się w chmury. Nurkuj z jaskółkami. Uważaj na drzewo! Problem twój w czym innym tkwi. Czyli w czym? Wyraźnie brakuje ci skrzydeł. Och, zauważyłeś. Au. Co ty robisz? My magiczne pióra weź i ku przejrzystemu niebu leć. O tak, Filip, już czas latać. Wow. Czas się ruszać. Machaj, machaj. Czy czujesz tą magię, Filip? Nie, ale czuję się głupio. Wow, wow! Znalazłeś coś na dnie? Nie. To zabawne. Filip siedzi na naszych kwiatkach teraz. Wygląda na bardzo zrezygnowanego. Chyba przyszedł najwyższy czas dowiedzieć się, o co chodzi. Cześć, Filip. Och, cześć, Rosy. Kicek. Co tam? Wszystko, czego chcę, to latać. Czy proszę o zbyt wiele? Może. Użyłem nawet magicznych piór dzióbka, ale nie są dobre. Nie mogę się oderwać od ziemi. O, może po prostu nie jesteś stworzony, żeby latać? Myślę, że Kicek ma rację. Świetnie. Ale to nie oznacza, że nie możesz próbować. A my ci pomożemy. Prawda, Kicek? Tak? O, tak. Tak, pomożemy. Cześć, Rosy. Kicek. O nie. Jak ja teraz im dam mój szczęśliwy kamyk?
dobrze, Filip. Wyżej. Wyżej. Machaj mocniej. Mocniej. Och, macham. Macham. To nie działa. Jestem wykończony. Aha, wiem. Spróbujmy na wzgórzu. O, Rosie, Kicek. Jesteście pewni, że tym razem się uda? Prawie na pewno. Powodzenia, Filip. Myślę, że ci się przyda. Nadchodzę! Filip, jesteś cały? Nic mi nie jest. Żeby tak wszyscy stali w bezruchu. Musi być jakiś sposób, abyś mógł latać. Jedyne, co umiem, to się przewracać. Nie latać jak ptak. Szkoda, że nie masz skrzydeł jak samolot. Kicek, jesteś geniuszem. W takim razie chodźcie. Dokąd? Zrobić Filipowi skrzydła. Teraz moment, na który wszyscy z was czekali. Kicek, proszę. Przedstawiam wam Filipa, chłopca, który lata. Gotowy, Filip? Gotowy! Stać! Co się stało, Bruno? Otworzyliście już prezent? On był od ciebie? Ale on był pusty! Wiem, wybaczcie. To miało być w środku. O, jest cudowny! To mój szczęśliwy kamyk, żeby wszystko, co robisz, wychodziło dobrze. Do tego właśnie służy szczęśliwy kamyk. Dziękuję, Bruno. Z twojego pudełka wyszły super skrzydła Filipa. A teraz z tym szczęśliwym kamykiem jego pierwszy lot musi się udać. Powodzenia, Filip! Gotowy! 3, 2, 1. Wow! Filip dostał skrzydeł! Ja latam! Ha, to mój szczęśliwy kamień. I moje magiczne pióra. Dobra robota, Filip. Umiesz latać. Wszystko dzięki wam, kochani. Tak, Kicku? Gdybym był połą, ale takiego samego rozmiaru jak teraz, mógłbym skakać aż do księżyca. Ciekawy fakt. Ale pomyśl, jaki duży musiałby być pies, na którym bym siedział. Bardzo duży. Ogromny! Ale wtedy co z budą dla psa? Byłaby gigantyczna! Rosie? Tak, Kicku? Nie chcę być gigantyczną pchłą, Rosie. Nie sądzę, że ci się to przytrafi. Dobranoc, Kicku. Dobranoc, Rosie. Ch-
chciałbym być gigantycznym królikiem za to.